Dzień dobry, cześć i czołem na was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, się ze mną jest Plaga. I mi się chce spać. Jemu chce się spać. Paweł, kto wymyślił nagrywać o 4 rano nagrania? No co ci poradzę, no wiesz, że się śpieszę dzisiaj. Dzisiaj testowanie. Dzisiaj się śpieszę, dlatego nagrywamy o 4 nad ranem. O Jezus Maria, co się zaczyna stawiać tutaj. No testowanie jest? Dzisiaj jest. A, to było. A, to. Co ty robisz? To jest fajne. To jest fajne, wsiadaj i leć. Ta, ta, ra, ra. O Jezus, trochę ty nie. To nie ci? Gdzie tu się wsiaduje, wsiada się tutaj. O, tu jest się, wsiaduje się. Co to jest? Maszynka latatnicza. Ale fajna. Całkiem spoko leci. Jest UFO. UFO. Jesteś ufikiem. Tak jest. Nie. Jestem. No to się śmiesznie obraca. Fajnie działa. Podoba mi się. No tak dziwnie. Tak UFO. No. Nie wiadomo, gdzie poleci. Nie no. W miarę się da kontrolować. W miarę? No. No i powiedziałem to i się zablokowałem. Aha, widzisz. Nie otwieraj drzwi. Wyłącz silniki latające. Aha. Na koniec świata, jeszcze dalej. Jak to powiedział Bas Astral. Gastral. Gastral. O nie. Slak. Miał gastro problemy. Astronomiczne problemy miał. Aha. Natury astronomicznej. No. Naturalne. Podchodzę do lądowania. Wow, to jest podejście? Tak, zobacz. Spadek. Widziałeś jak ładnie? Wolny. W życiu byś tak nie wylądował. Bardzo ładnie. To tylko ja jestem super ekstra kapitanem statków kosmicznych nadchodzących, latających. Super ekstra, no. Dokładnie tak. Super ekstra. Drzwi mi się fyr. Ej, naprawdę. Co? Drzwi się blokują, nie da się ich otworzyć już teraz. Dobrze. Widzisz, niby się rozwarły trochę, ale nie za bardzo. Można mi usunąć. O, dziękuję. Tada! No i świetnie, znowu mi zrzuciłeś to na łeb. Tada! Tada! Ty, ale patrz, nie lagują obok siebie. Widzisz? No. Ciekawe. Profesjonalnie. Ej, ma pomysł. Latacze. Co? Pa. No. Spróbuj wskoczyć, odpalić silniki i wyskoczyć. Pa. Pa, biegnę do wyjścia, ratuj się, Han. Jesteś wysoko, nie skacz. A będzie zwłoka. No i poleciał. No i żyjesz. No, no on leci dalej. Widzisz jak fajnie? To było wyzwanie. Guziczek. O. Możesz ty grubasie jeden. Co się stało? Biegnij, odpalaj silniki, Paweł. Ile? Silniki. O nie, odleciał. Ojej, to nie jest takie proste wyskoczyć. No nie jest. Wypuść mnie, typie. Zrób dziurę w podłodze, Paweł. Nieprawda, nie muszę. Ci prawda, nie muszę. No to się pogadali. Ups. Widzisz, od razu lepiej. Tyry. Co tam masz do testowania, Paweł? Czekaj, to usunę. No. I tutaj postawię. Dobry pomysł. Super ekstra wypasiony autobus jeżdżąco galaktyczny. Co to jest? To jest autobus? Jaki on jest szeroki? Klatki. Wow. To jest autobus? Chyba tak. To jest autobus. Czekaj, zaraz zerknę. Pies ma. Chyba to jest autobus. To jest taki kemping normalnie. Patrz, są możliwe. Łóżka. Schowek. Te drzwi się gdzieś jest. Tu zamyka. O tu. Da się rozłożyć łóżko. O, tu jest sypialnia, elo. Co to jest wejście na górę? Wow! To jest wejście na górę, tutaj jest... Ale Biba tu jest! Gdzie Biba jest na górę? No u góry, zobacz, tu jest normalnie... Jak to? Wow! Tu jest, masz... jest dyskoteka! Ta! Imprezowóz to jest? Wow! Zobacz. Bar tu jest! Jazda, melo! Gdzie się melanż odpala? Ja właśnie szukam melanż. Elo, melanż. Może przy tym, przy kierownicy już. Kierownicy melanż się odpala, mówisz? No, tu jest grill. To jest grill, no. Kierownica ma bardzo dużo przycisków, pa. Na dole to się obsługuje te rzeczy na dole. O, tu jest kibel. Okay. Wanna. Drzwi obsługuje. Mhm. Coś się dzieje z kółkami. No, i mniej laguje. Nie, tylne drzwi, dobra. Światła. Go impreza.
migacze. Aha. Więcej se nie ma. Trąbną se. Nie. Tyle. Nie, niestety. Czyli ta impreza to jest udawana jednak. Czekaj, coś tu musi być jeszcze na pewno. Co to za drzwi? Co to? O, jest? Tajny schowek Harry'ego Pottera. Harry'ego? Nie no. Są tu guziki. A jest tu guzik, jak my go nie zauważyli? Nie no, są tam guziki, dwa nie za bardzo. Jeden wyłącza światło. Drugi też. Aha. No. Aha. Chcesz imprezować? Nie ma imprezy. Aha. To tylko tyle, wiesz? To nic więcej się nie wydarzy. Musimy jechać! Paweł! Ej, ale trzeba jechać! Ludzie zapłacili za bilety! Ojeju, dobrze, poczekaj. Jestem. Dobrze. Go, autobus! To jest imprezowy bus po prostu, dlatego on tak powoli jedzie, bo on jedzie na melanżu po prostu. Na melanżu, jedziemy na melanżu! Bo tutaj jakieś silniki grzeją, tam słyszysz, rakiety jakieś syczą, ale... To nic nie daje. W suficie. Co? Nic robiłem. Co? Nieprawda. Czemu kamiesz? Przestań tak ten trąbić, grubasie, nie trąbię, to jest automatyczne. Jadę, on trąbi cały czas. O co chodzi? Paweł! Co? Wywal mu tę trąbkę! Tylko czekaj chwilę, widzisz, że to próbuje działać. Ej, co mnie wysprzęgliło tam? O Jezus, moje dziwne rzeczy się dzieją. Wow, nie mam drzwi! Tu i wracam! Wow! Jedź, Pawełę! No, ten, nasz imprezowy autobus jakby tak, no... Przestał trąbić? Mało imprezowy jest. Nieprawda, wydaje ci się. No. Po prostu się rozpada, bo on nie miał przeglądu zrobionego. Aha. Ale puść go, no elo. Czemu nie ten? Elo melo. Jak ty go tak puściłeś? Normalnie. No, czyli? Normalnie, trzymasz W i klikasz E. Ja klikałem spację, mówię, co się dzieje? I wtedy on sobie jedzie, on mówi sobie, jadę dalej, nie? Jak on wow! Widziałeś, jak to wszystko do tyłu leci? No. Co tu się dzieje, ale tak szybko nie jedzie. Odepniesz coś i to tak leci do tyłu, jakbyśmy zasuwali, nie wiem, jaką prędkością. Przecież my nie zasuwamy tak szybko. Zmar, jakie dziwne rzeczy się dzieją na moim ekranie. Myślę, że pora go skasować, bo on tak lakuje. To jest ściana świata. No, to też. Niszcz go. Nie, z tej strony jest ściana świata, tu się nie wysiądzie. A, dobra, to się może... Jak pechowo. No, strasznie. Czekaj, wziąłem koło i próbuję kasować ściany. Dobra, mam go. Urwij mu coś. Ło. Dobra. Wreszcie. Wywalam go w pieron. Dobrze. Ja pierdzielę, co za syf. Fajny, co ty, fajny autobus był przecież. Bardzo fajny, szkoda, że tak lagował. Pa. Może w drugą stronę, co? No, możesz sobie przesunąć zawsze. Ja chcę zobaczyć, jak lecisz. Pa. 3-3. 3-3-3. 3-3. Dobrze ci poszło? No. Całkiem nieźle poszło mi, rzeczywiście. O, skurde, nie wszystko włączaj! Mam ci tak. Nie wiem kto, ale ktoś zawinił. Ktoś zawinił? Tak. To był główny mechanik. Dobra, czemu się nie zamyka taka kapuła? Kapuła nie. Nie mam. Jak tutaj się... Czemu on nie chce lecieć do góry? A mój leci... To jest beznadziejne. Mój w ogóle nie poleciał. Beznadzieja! I czemu nie kręci śmiglikiem? Jest tam guzik na śmiglenie, ale cóż z tego, jak on tak krzywo lata. Dobra, na szóstce. Pęk, pęk, pęk. O co chodzi? Czemu on zaczyna się tak przechylać? Na jedynce kliknij. No wiem, ale to on zamyka kapułę. Wtedy działa. Kapułę? No. Jedynką? No. Jedynką to jest jakiś guzik. O, działa, pa. O, szlak siada! Ło, poleciał wreszcie. Mayday! O, Holender, jasna, zaraz się rozbijemy. Co to jest? Beczki kręci? Nie, ja nienawidzę tej maszyny. Szczerze nienawidzę, naprawdę. Rób coś, ty maszyno. Jest. Zwyrolnicza. Po co kazą trzymać ten guzik? Przecież to mogłoby po prostu się zamknąć i byłoby super.
Ale nie, zróbmy to na guzik zwykły. Przecież to będzie fajniej wtedy. Wiecie, że nie ma wajchy w tej grze. Jaki wajchy? No tak, mogli zrobić na wajchę, że trzeba było przekręcać wajchowo. No, to byłoby łatwiej. Byłoby łatwiej. Na pewno. Do góry! O, jest wylądowany. Nie! Boże, co to za samolot jest? Co to za samolot znalazłeś? Lecę! Go sufit! Ej, coś wylądowało tam. Gdzie? Nie. Statek kosmiczny. Tak? No, wylądował. Jak to możliwe? Co, no nie, on się odbił się? Jest na ziemi. A to dziwne rzeczy. Oż kurde, tu jest ściana. Motylem jestem. O nie, obrót! Obrót! Nie. Hops. Nie, tam jest też ściana. Czekaj, to lećmy tam, o. Fyszyszy. O, zawiesiłem się na ścianie świata. Dobry. Czemu on się kręci? O. On robi piruety jakieś na ziemi. Abandon ship, Paweł. Bo mój statek to w ogóle ten. Opuścił mnie. Straszny, straszny smutek, wielki żal, wiesz? No już zapełniam tą lukę. Jak on lata? To ty jesteś śmigłowcem czy... Ojej. Szambolo. Nieważne. Jadę! Nie będę z tobą latał. Pał, jak zobaczysz wielką ciężarówkę, to ja jadę. To ja jadę? Wielka ciężarówka, bardzo ładna zresztą. Wielka, nie ładna. Nie w tą stronę, typie. O, dobrze. Dawaj, śmignij się. Ale powolna. O, ja cię. Paweł, where are you? Widzę mój statek, nie ty. Czekaj. Lecę. Wielka ciężarówka Coca-Colowa jecie. Nie widzę. Tak naprawdę to nie kolokolowa, wodna. Szukam. Nie widzę. Lot poszukiwawczy. Gdzie jest Paweł? O, szlak, ściana. No strasznie powolna ta ciężarówka, wiesz? On tak lekko. Odwróć się, typie. Dobrze, teraz w dół, teraz w dół. No patrz, no co za typek. Ej, u mnie te co to za samolot nie działa. To tylko ty tak możesz robić? Co? Ja nie mogę robić W plus E. Nie jedzie wcale. Co tu się dzieje? A to ten też może zależeć od klawiatury, wiesz? Aha. Oj! Jadę sobie, dobra. Moją ciężarówką. Jakby to samolot jest na ścianie, ja jestem normalnie. Aha. Nie przejmuj się, to normalne, tak zdarza się często. To ja to sobie jeżdżę, szukam cię, nie? To ja w takim bądź razie zbuduję cudowny pociąg walentynkowy. Co? Pociąg walentynkowy? Tak. O nie, o nie, o nie. Pał, przemca. Ciup. Lec? Znaczy ten, jadę. Lepiej ty mnie znać, bo zanim ja cię znajdę, to trochę może minąć. No, ja też trochę minę czasu, zanim cię znajdę. Bo ta maszyna, powiem ci, że ona nie należy do takich najszybszych. Mówisz o mojej czy o swojej? O mojej. Nie, to moja to się zaczyna rozpędzać powoli, nie? Aha, ja spróbuję podkręcić silniki jak da radę. Gdzieś tu jest jakiś... Wiesz co, ja chyba też. Obawiam się, że ja chyba też będę musiał spróbować to zrobić. Halo, o, jest. Ale tu jest silnik, o rany. Pożyłem. No kurna maksa. Dobra, dziwię się, że to jak przy jakiejś ścianie byłem, wiesz? Zawieszony. No. Powoli jadę. Ciufcia! Walentynkowy wagonik. Jadę! Przyleciało mi. O nie, to był ten. To był syf chyba. O kurde. Co tam? Ja mam dyskotekowy wagon. Mam fajny wagonik, mam taki super wagonik, mam taki. Światełko mam z przodu, więc na pewno mnie widzisz. O hobby! Reaguje ta twoja, wiesz, ten. No, troszeczkę. Troszeczkę laguje jakby rzeczywiście. Weź, masz poszukiwacza jakiegoś Predator 2000, czy nie masz? Mam, zaraz znajdę coś szybkiego. To dawaj tutaj Predator. O, widzisz, od razu szybciej jadę, jak się skasowałeś. Buduj. Ja postaram się gdzieś tak na środek wyjechać. Lecę. Jak zobaczę taką ciupcię, taką jeżdżącą, mierzdżącą, to na pewno będę ja. Jest jakiś mały element, drugi mały element. O, jest ciupcia. O, prawo. Ciupcia. Widzisz? Lecę. Ciup. Dawaj tam do tyłu. Co to ma wspólnego z walentynkami? O, Holender. Widzisz? Elo. Kaciuchcia śmieszna. No.
Widzę ciuchcie. Fajne, nie? No. Tak w GTA, wskakuj! Wpędzący wow! Fytyfy! Przeleciałem, to w ogóle się nie bardzo się da tam wejść. Nie? Czekaj, to się może przyczynam ewentualnie. A, i to jest... A, to jest wagon jadalniany chyba, wiesz? Nie, no to jest chyba walentynkowy wagonik. Jadalniany. Się je po prostu opony. Widzisz? Podano, dostało! Aha! Kelner! Tak, moja potrawa smakuje jak opona, bo to jest podajmy opona. Coś tutaj mu więcej. Więcej tak? Silników. No. Nie ma problem. Niech to będzie taki, wiesz, z Harry'ego Pottera. No ja dobrze. On miał wtedy rakiety, nie? Dobrze pamiętam? Co? Harry Potter miał rakiety na pociągu? Oczywiście. Oczywiście, że to tak. To magiczny pociąg. A... Ma magiczny pociąg rakietowy. Wszyscy wiedzą, że rakiety to magia. Jej! Dużo rakiet, a la Harry. A la Harry, co? Tak, rakiety a la Harry. A la Harry, dobrze, okej. Okay. No, Harry ala. Dobrze, dobrze, jasne. Nie da się przyspawać, niestety. No, tam ci zaraz pospawam. Zobaczmy, czy działa. Dospawawuję. Nie, poczekaj. Stój. Zatrzymaj to, Paweł, bo ucieknie. Wow. Zatrzymałem za tym, że niepoważny jesteś. Nie, ale niepoważny jestem, że co to? No to jest niepoważny. Tutaj ten? O, ja już tu siądę. Spoko. No poczekaj. Aha, jeszcze nie? Jeszcze jedna. Dobrze. No to Harry miał być, no to jak jeszcze moment! A, dobra, jeszcze nie? Jeszcze! Nie, bo mam tą bliznę na czole i wiesz, mi to przeszkadza w myśleniu. Do, ty się podrap. No. Blizna na czole przeszkadza w myśleniu. Tam guzik musisz kliknąć. Idziemy! Ten mój kliknij tam, z tyłu. No już głupiałeś, nie podłączyłeś go sobie? No nie. Aha. O, dziękuję. Twój guzik to jest nic. Patrz na mój guzik! O, wesoły wagonik! Wow! Ciuchcia radości! Ciuchcia, ale patrz, zmienia kierunki. Hogwart gnoju! Czekaj, on szuka, on namierza Hogwart właśnie. No, on, bo tu wiesz, Hogwart jest między tymi. Międzygalaktyczna wersja pociągowa. Ale wyłączę twój, bo destabilizuje nam trochę tutaj. To wyłącz go. Twój destabilizuje bardzo, bo jest na drugim wagonie. Oj, widzisz, powoli możesz... Dobrze, to jakbyś mógł teraz tam wcisnąć guzik. O, dziękuję. Pomogłem. Możesz. O, dawaj go na fulla. Dobra! Go! Tak jest. Trzymaj się, Hagrid! Ja myślę, że tutaj czas na ewakuację z tego. Jak to melanżuje w ogóle? Melanżuje. Skakujesz? Co? Jak to się buja? Ja pierdzielę! Jak to fajne smaga pociąg ogonem, przecież to jest agresywne! To jest taki agresywny pociąg. No, w ogóle w miejscu stoi praktycznie. Jak się siedzi w środku, to nie wygląda, że stoi w miejscu. Nie w twarz! Wow! Ale wyrwałem trepa. O nie! Co on robi? Co tam się dzieje? Wiesz co, ja normalnie przenikam przez niego, on taki szybki. Właśnie. Buduje mu siedzonko albo coś, czekaj. Wow, rozpadł się! Co zrobił? Patrzcie, poleciał! Silników mu parę odpadło. I zobacz, patrz co zrobiłem w ogóle. Co ja postawiłem tutaj botelik. I on się o niego rozbił, przewrócił. B! Jak poleciał skubany jak smok. Dobra. Dobra, pokaż co tam masz. Bo mam ten imprezowy wagon. Tylko, że on laguje troszeczkę. Troszeczkę laguje. Troszeczkę tam. Patrz, nie jest tak czytanie. A gdzie jest ten imprezowy wagon? To jest ciężarówka imprezowa chyba, tak? Pa. No. Tu się coś otwiera po boku. Pa, jaka impreza. Dalej się otwiera. Yeah. Czaisz? A zobacz, to jest czujnik. Umpa, impreza. Umpa. Czaisz, jak gra? Fajne, no ładnie gra, pogrywa. Nieźle, umpy. Szyt. No, powiem ci, że czegoś tu brakuje. Panie, nie uciekaj! Jedź! Impreza jest moja! Nie. Kurde, nie da się. Niestety. Nie jest to maszyna do szybkiej ucieczki. No chyba nie zbyt. O, bo ruszać zacząłeś. Nawet przyspieszyłem, jak wysiadłem.
Tak, chyba, wysiadłeś? Chyba tak, no wysiadłem. Aha. Ale skończyła się na ścianie świata najprawdopodobniej. Nie, nie, ja nie, zawiesiłeś patyk. Ją. Tak. A patyk tu jest. Ło, z tyłu jest kibel. Dla melanżowników. Kibel dla melanżowników. Tak, ja zaraz zrobię tu gruby melanż. Gdzie melanż historii tego statku. Tak. Nowa nadzieja tak zwana. Widzę, że tutaj jest jakiś chyba nieogar tutaj normalnie totalny. Kibelko. O. Światełko. Paweł, siadaj! Siadaj na czymś szybko! Trzy! Co? Dwa! Jeden! Lift off! Impreza! A to dalej bounce'uje, słyszysz jeszcze? No, pa. O, ładnie. Nieźle, przewrot normalnie. Pięknie, to jest naprawdę cudowny ciężarówka. Wow! Fajny ciężarówek, nie? Fajny ciężarówek, podoba mi się. Ma skrzydłami. Ma skrzydłami. Nie, no super, super. Podoba mi się, naprawdę, super. 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 O. Wiesz co, ja bym go przeciął jeszcze tylko na pół. Jeszcze światełko zanim skończymy odcinek, tak bym go pociachnął. W tym miejscu. Fajnie, na kółkach zróbmy, patrz, jak będzie jechał. No. Światełka. Wtedy będzie dyskotykowy. Bardzo. Mam ci jedna rzecz, tutaj trzeba. O. Widzisz? Aha, no to się urwało znowu. No, to się urwało trochę. Nie jest to ważne. Jakoś bardzo. Chyba. Strasznie się tutaj to wszystko ten. Próbuję to naprawić. Nie, nie ma po co. Ła, nie na twarz! No proszę cię, nie zrzucę mi opony na twarz. Jakie opony? Ciężarówka. O co chodzi, Paweł? I tego pa. Się... O. Siadaj, Paweł, jedziemy. W którą część? Z tyłu się wsiada. Ujo, czekaj. Ale weź to otwórz. Siadłem. Siadłeś? No. Poczekaj, tutaj mam taką jedną rzecz do... No, co tam? Wyjdź, wypchnę to. Ty jesteś z przodu? Z tyłu jestem, zobacz, wypycham przecież to. Widzisz, a, może to tamtym, a bo ja tym lecę, wiesz? Gonię cię, nie ma problemu. Tu Paweł, tu jestem, cześć, no. Aha. Elo. O, dziękuję, pomagasz mi. Siadaj, Paweł. Trzymam ten paty. No nie, no właśnie go wypycham, bo on jest zły. Ale mieliśmy lecieć w kosmos. W kosmos? Lecisz tym? Tak, na koniec odcinka lecę. Na koniec odcinka? To czekaj, ja tylko sprzątam. O, dobra, jedź. Chodź, Paweł. Chodzi, no, chodzi. Jestem. Go! Go! To jest słabo, ale ten... Go! Lecimy na koniec odcinka. Dzięki koniec za uwagę. Koniec odcinka, cześć! Pa, pa.